Ho, ho, ho! Z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasiku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj w końcu będziemy mieć z konikami świąteczną sesję z Nikolą. I w pierwszy raz będzie to sesja, no bo pierwsze święta są w trójkę, w sensie z Dilą, z Primą i z Lowką. I postaramy się zrobić świąteczne zdjęcie wszyscy razem, cała nasza piątka. I no nie mogę się doczekać, zobaczymy czy konie w ogóle będą grzecznie stać, ale marzy mi się takie urocze, świąteczne zdjęcie całej naszej piątki razem. Także otwieramy szybko kalendarze i lecimy szykować konie do sesji, a potem będziemy te konie ozdabiać, będą miały wieńce, może jakieś łańcuchy, coś, zobaczymy jakie mamy ozdoby. No dobra. Prima wejdzie do domku świętego Mikołaja. Jeszcze to przegadamy. Potem będziemy robić domek z piernika, te, które kupiliśmy wczoraj i będziemy je składać i zobaczymy, komu wyjdzie lepiej. Także zaczynamy! Zaczynamy od Horse Cookies i dzisiaj już 20, także 20 okienko. Co my tutaj mamy? Podkowy! Ale urocze! Podkowy! Dobra. Końska cukierenka tutaj. I mamy taką gwiazdeczkę też z sezamem. Sezam i siemię lniane? Chyba tak. 20 z Kinder i jest tutaj. Mini Kinderek. I drugi mini kinderek. No, trafiłaś w telefon, głupku. Trafiłam chyba w obiektyw. 20 z Horze. I mamy dwa smaczki. Jeszcze pierniczki. 20 tutaj, taka dosyć duża. I mamy białą gwiazdeczkę. Polowska księga. I 20 jest... O, tutaj. Plastry! Lepiej niż chusteczki. Lepiej niż chusteczki. Plastry się przydadzą. Ile jest tych plastrów? 5. 5 plastrów? Chyba 5. Ile zapłaciłeś za ten kalendarz? 5 plastrów. Ile ten kalendarz kosztował? Chyba 300. W ogóle wczoraj zapomniałam otworzyć Sentento, także otworzymy dzisiaj. No i się wyrówna, że ostatnio 24 otworzysz, a nie 23. Tak. Nie, dziesiątki mamy dwie, bo to jest dziesiątka i to jest dziesiątka. Skąd wiem, że to jest dziesiątka? Bo jest też napisane to dziesiątkę. Okej, okay, uwaga. Nigdy nie miałam foremki konia. Chyba. To nie robią nauszniki i foremki? Life is good, but horses make it better. Tabliczka. Gówno. A, takie sobie. Gówno. Lepsze plastry, czy lepsza tabliczka i foremka? 20 z Horsol i jest nawet ciężkie. Ale w tym kalendarzu, nawet jak jest coś ciężkie, to... Więcej tego niemieckiego, więcej. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia. Coś z miodem, ale co? Nie wiem, potem sprawdzę, ale ogólnie to wygląda tak. Jest to coś z miodem, może coś do kopyt z miodem? Daj to. Jest to wazelinka do ust, ale może być chyba też dla konia w kąciki. Myślałam, że... Z pszczelim woskiem? Ja mam teraz suche usta, więc... Dobra, lecimy dalej. Horze, druga karteczka. Ej, Ola, Ola. Bo... Masz coś między nogami. Dziura się zrobiła. Przepraszam. Lecimy z Horze i co możecie znowu wygrać teraz? Możecie mieć 10% zniżki na zamówienie i ten kod również się ukaże jakoś w trakcie filmu. Ja go tutaj widzę z tyłu i musicie go wpisać i będziecie mieć 10% zniżki na całe zamówienie.
takie są. 20 z horse, nie horse, z over horse tutaj. Uwaga, jest to brokat. Kolejny brokat w innym kolorze. Te brokaty tak przepięknie pachną. 20 z e-horses. I jest to... Ej, dużo było z tego... z tej firmy w zeszłym roku w tym kalendarzu rzeczy. A to jest chyba coś do odkażania? Mati, sprawdź. A ty co mówiłaś, że to jest? Do odkażania. Do pielęgnacji grzywy. Aha. To jest do pielęgnacji grzywy? W ogóle nie wygląda jak produkt do pielęgnacji grzywy. Mają mega kiepski marketing. To psiknij. No, nie tu. W sensie to wygląda jak coś do apteczki. Jak jakiś lek odkażający. W ogóle nie zachęca do kupna. Moim zdaniem. Horsebrand. Nie. Horsebrand. Horsebrand. Quentin, no tu na dole. Ej, weź mi tą gierę śmierdzącą. Nie. Znowu coś po niemiecku. Ale tu pisze szampon. Szampon, silikon, coś tam. Szampon dla konia. I ostatni kalendarz od firm influencerów Matiego. I Mati, dzisiaj od kogo tutaj jest prezent? Od Oceans Apart. Od Oceans Apart. Uwaga, otwieramy. Ciuchy! Wow. To by się spodziewał. Dobra, i mamy tutaj ciuszki. Taka bluza i do tego takie spodnie. To nie są narciarskie? No właśnie, mogą być chyba narciarskie. Są takie grube i pod spodem mają puszek. I to jest taki kolor, one nie są białe, tylko takie kremowe, ekri, coś takiego. Taki komplecik. Bardzo dziękuję, Oceans Apart. Do czego są te kulki na nogę? No właśnie... te? No. No... w sumie to nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale zestaw bardzo ładny. Dziękuję. Jesteśmy już w stajni, godzina przed sesją i czas wziąć się za odgruzowanie tych sierściuchów, futrzaków, bo po prostu wyglądają dramatycznie po ostatnich ulewach. I która idzie pierwsza, co? Prima czy Lopka do czyszczenia? Primusia, chodź ty, a potem na końcu pójdzie Dila. Ale z Dilą pójdzie szybko, bo Dila ma derkę, więc Dilę w ogóle ubierzemy. O głowie od Martulki. Czerwone, błyszczące, świąteczne. Będzie też miała wieniec na szyi. I mamy jeszcze tą derkę, też taka bordowa, świąteczna. To może tą derkę założymy Primusi, żeby Dila już nie miała tyle tego. Albo wieniec dla Primusi, a derka dla Dili. Nie wiem, jeszcze to przemyślę. Ale teraz trzeba je porządnie wyczyścić, bo wstyd. To tutaj tak pięknie stoi. No, nie. Nauczyłaś się po masce? Nie rób tak. Kto tutaj tak pięknie stoi? Dobra, mamy Magic Brusha. A w ogóle, ej, ty masz grzywę na drugiej stronie. Co ona tak ci tutaj przeleciała? Jak Mustang normalnie. Ojejku. Ale i tak dobrze jest widzieć, że pod tym brudem jest takie zdrowe, mięciutkie, błyszczące futerko. A nie wiecie, jakieś takie szaro-bure, szorstkie, bo to by wskazywało na niedobory. A to futerko ma naprawdę po prostu bardzo mięciutkie. Prima zdecydowanie ma najładniejszą grzywę ze wszystkich naszych koni. Jest po prostu przepiękna, taka ognista, czarno-ognista, podpalana. Nie, Primusiu. Uwaga, Primusia jest już wyczyszczona. Nie rób tak tą nóżką. I założyłam jej deliderkę, tą ze Świnoujścia z Kawaliady, co Mati dla nas kupił. Jest to derka w rozmiarze 155, deliderka. I zobaczcie, że na długość ona jest po prostu idealna dla Primy. To jest po prostu szok. Prima, jakim ty jesteś wielkim bydłem, że tak powiem. Jesteś przeogromna, ale w ogóle zobaczcie, jak przepięknie ta derka pasuje Primusi. No wygląda w niej jak jakaś księżniczka. Przepięknie. Tatuś, chodź zobaczysz córeczkę! Chodź!
Mati teraz montuje dla was pierwszy odcinek, właśnie tam stajni z tyłu. Ale no, musi to zobaczyć. Bo Primusia, wyglądasz przecudownie w takiej derce. To są twoje kolory, ci powiem. No jujku, już, ale się denerwuję. Niecierpliwie się, Bozie, tak się strasznie niecierpliwie, nie? Ale masz ładne ząbki, takie mlecaki piękne, malutkie, białe jeszcze. Dawaj język, złapię ci język, oddaj język. Dawaj język. Mam go, o, złapałam. Dawaj, o, ty jesteś taka małpka. Ojciec nie przyszedł do córki, więc córka przyszła do ojca. Czemu ty jej derkę założyłaś? No zobacz, jak ładnie wygląda. To jest derka od ciebie. Nie gryź, nie jestem bananem. Ona chce pomóc montować. Nie, idź sobie. Dobra, chodź. Nie chcą cię tu, Primusia, a tak pięknie wyglądasz. Lowka cię tylko chce. Zostaw ją, Prima. Teraz czas na kucyka do czyszczonka. Boże, ty jesteś taka mała w przeciwieństwie do Primy. Powiedz, o czym zapomniałaś. Przedwila ma fizy za 15 minut, a wiecie, co też jest za 15 minut? Sesja. Prima taka ładna, ty jak wieślek jakiś wyglądasz. Teraz jest Ola, a nasza pani fotograf Nikola robi zdjęcia i one będą tak na czarnym tle. Co za poświęcenie. Ale ładne skarpeteczki. Ciolowka, jak sobie dajesz radę bez Primki? Dobrze. No zaraz przyjdzie. Tak. Uwaga, podaję kod na 10% zniżki do Horzek. To pierwszy, ten lepszy. Więcej na tą Primę mógłbyś założyć. Mamy to? Mamy. No super! Teraz jest Lowka. I Lowka, o dziwo, dała sobie to założyć na łeb. A to jest pani fotograf. Ale ma lunetę. Siłem Lowce, odgłosy konia. Zanieruchu powiała. Ja. Zamurowała ją. Gdzie jest koń? Ona jest dopiero nowa w tym, więc no, jeszcze daje się nabierać. Dilusia wymasowana. Teraz ma dereczkę Biomaga. Zasypia. Oko i się zamyka. A zaraz na sesję idzie. To będzie chillować na sesji. No, jak zasypia. Dila już jest wymasowana i teraz ubrana. Swój świąteczny strój, łącznie z ogłowiem od Marty. Zobaczcie, jak pięknie maczuje z tą bombką brokatową. Co, Dilusia, jak się czujesz? Musimy się trochę to poprawić, bo chyba trochę krzywo. Ale no, Dili style na sesję jest taki. Bardziej świątecznie już chyba nie może być. I dajcie znać w ogóle, który konik najbardziej wam się podoba w świątecznym wydaniu. Teraz Dila, tylko Dila trochę zasypia po masażu. A teraz mamy sesję produktową ekuskerem. Ale widzowie, czekajcie, bo na końcu będzie najlepsze. No pięknie w ogóle, jak wygląda bąbelek czerwonym. Dobra, przyszliśmy teraz do studia w Rio Grande. A co te naczosy tam robią w tle? Zmocniłem się. Będę robić sesję dla ekuskera z kosmetykami świąteczną. I możecie wchodzić na ich Instagrama, bo na pewno tam będą. Dobra, nieważne. Ale
Widzicie? Tu są drzwi. Tam jest dwór. Tam dalej jest stajnia. Klima przyjdzie tutaj ze stajni. Jak ty, Prima, wyglądasz? Co? Co on znowu z tobą zrobił? Jesteś reniferem, tak? Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie ty jesteś, Prima? W stodole. Dobra. Tylko weź, trzeba by przepiąć ten kanter, nie? Słuchajcie, efekty tej sesji będziecie mogli zobaczyć na pewno na naszych Instagramach, moim, Matiego i Nicoli. Pewnie za kilka dni, na pewno też w święta, także serdecznie zapraszam na Instagrama. I co? Żegnam się. Do jutra. Pa!